Marta Paszkin i jej mąż Paweł Bodzianny ostatnie dni spędzili w słonecznej Turcji. Rodzina wróciła już do Polski, jednak dopiero teraz uczestniczka Rolnik Szuka Żony pokazała, co działo się pod koniec ich zagranicznego urlopu. Pokazała zdjęcie ze szpitala, Marta Paszkin i Paweł Bodzianny poznali się na planie 7. edycji programu Rolnik Szuka Żony. W marcu 2022 roku wzięli ślub cywilny. Zapragnęli jednak też pięknego, tradycyjnego ślubu kościelnego. Dlatego 30 czerwca 2023 roku powiedzieli sobie sakramentalne tak przed ołtarzem. Zorganizowali też huczne wesele, na którym bawiła się M. Inaczej, prowadząca show Rolnik Szuka Żony Marta Manowska. Para wspólnie wychowuje córkę Marty z jej poprzedniego związku, a w czerwcu 2022 roku. Na świecie przywitali swoje pierwsze wspólne dziecko, syna Adasia, natomiast w lutym bra. Urodziła się córeczka, Marta Paszkin, która ma za sobą 3 ciąże, może się pochwalić wspaniałą figurą. Uczestniczka programu Rolnik Szuka Żony wspólnie z rodziną spędziła kilka ostatnich dni w słonecznej Turcji. Na bieżąco zdawała relacje z urlopu. Na zdjęciach pozowała w skąpym bikini, chwaląc się idealną sylwetką. Marta Paszkin pokazała zdjęcie ze szpitala, z nagrań i zdjęć, jakie w sieci zamieszczała Marta Paszkin, wydawało się, że rodzina świetnie się bawi w Turcji. Jednak dopiero teraz żona rolnika ujawniła, że pod koniec wyjazdu wydarzyło się coś, czego nie będą miło wspominać. Na Instagrama wrzuciła zdjęcie ze szpitala, w temacie, przygód, to nasze ostatnie godziny w Turcji do najłatwiejszych nie należały. Napisała Marta Paszkin na Instagramie i dodała, jak już się zbiorę ze wszystkim, to dam wam znać, ku przestrodze, na co trzeba zwrócić uwagę.